Wstawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Szósta rano, pobudka. Wstawaj. Polunia. Wstawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. O, super. Jest żółwik. A, dzień dobry, żółwiku. Miłosz, uśmiech. Mamy nowy dzień. Ma paszport. PESEL wystarczy. Miłosz, chcesz się napić łódka? Dobrze. Thank you.
dwójka dzieci. Dzień dobry, piękny poranek, dzisiaj pobudka 6 rano. Tak, no i co tutaj się dzieje? Piękny był poranek, naprawdę mroźno, słoneczno, przepiękny i malowniczy. Generalnie przeważnie wstajemy o 7, ale dziś jest wyjątkowy dzień, bo Karolina miała coś do załatwienia o 7.30. No i odstawiłem ją do tego miejsca tajemniczego, a ja razem z Różą szukaliśmy ciepłego miejsca, żeby się gdzieś zatrzymać. I ja ogólnie, wiecie, nigdzie nie jeżdżę o takiej porze. W sensie, no, pracuję z domu przeważnie z samego rana. Dzieci jadą do przedszkola, jadę je zawieźć, później wracam, pracuję. I kompletnie mi wyleciało z głowy, że przecież wszystko jest pozamykane o tej porze. Jest teraz, no już jest 8 teraz, tak? No, także zostało nam jeszcze 20 minut, ale szukaliśmy jakiegoś ciepłego miejsca z Ruzią, moją kochaną. Hej! Tak, i właśnie jesteśmy w Kauflandzie. Także, no. O, wyszliśmy w dział, który nie powinienem wchodzić, bo jestem na diecie niskowęglowodanowej. A wszystko rozchodzi się o te cukierki i te... Żartuję. Nie mam czegoś takiego, że chciałbym je zjeść albo coś, nie. To jest mój wróg numer jeden. Numer jeden. I to będzie tak, to wiem, że to mi szkodzi, zabija mnie, ale patrzcie, jak to pięknie, słodziutko wygląda. Ciasteczka, ten dział chyba był dla mnie najlepszy. Kruche ciasteczka. Po drugiej stronie też pięknie. Ciaruzia, myślisz? Ciaruzia, myślisz? Nie, sobie siedzisz. Fajnie? Czekamy na mamusię. Muszę sobie skołować jakieś śniadanie, bo w zasadzie udało mi się zrobić tylko siemię lniane. Wypiłem po drodze. No ale śniadanka już się nie udało sobie robić, bo było bardzo mało czasu. I tak zastanawiam się, może jakieś kabanosy sobie znajdę. O, to będzie dobry pomysł. Tutaj można sera spróbować. No, myślę, że na śniadanie w porządku będzie taki serek, co? Taki? Dobry. Patrzcie, ile pięknych serów. Ten cheddar mi się podoba. Ładnie. Oliweczki z serem feta. Kupiłem sobie pudełeczko takich oliwek czarnych z zielonymi. No i wziąłem kostkę tego sera. Także, okej. Okay. Dwie rzeczy mamy. O, Karolina chciała łapki, kurze, to jej kupię. Ciężko ogólnie dostać gdzieś tam, no, ale tutaj widzę, że są. No to nie wezmę. I jeszcze są tutaj kabanosy. Ja sobie wezmę kabanoski. Rozpiąłem trochę Ruzię, żeby mi tu się nie zagrzała, a śniadanie już mam. Patrzcie, jakie piękne śniadanie. Karolinie pokażę, jak wróci. Ciała to ma, proszę bardzo. Upolowałem jej świeże kurze łapki. A jeszcze kupiłem sobie porcję rosołową
skaczki. Generalnie zaopatruję się gdzieś indziej, no ale jestem przy okazji i naprawdę wyglądało to dobrze. No i kabanosy na śniadanie. Kabanosy na śniadanie. Dla Karoliny, dla mnie trochę oliwek, trochę sera feta w tej sałatce. No i ser cheddar, ale ser cheddar to będzie do domu. Luzia, jedziemy dalej, muszę to podwózek schować. Zaraz będzie mi ochroniarz ścigał, że chowam podwózek. Ale nie mam nic innego. Nie sądziłem, że zrobię tyle zakupów. Tak to jest właśnie, jak się wchodzi do sklepu na dział mięsny i właśnie widzi się kurze łapki, na które się poluje już jakiś czas. Muszę z serem sobie kamerę musiałem podłożyć, bo nie mam statywu ze sobą. Jedziemy dalej. Przejdziemy kamerę, czy nie? Luzia, przejdziemy na pół. O, nigdy takiej rzeczy nie robiłem. Zahaczymy. Luzia, zahaczyliśmy. Trochę mi odbija, no ale cóż dziwnego, jest rano. Zawsze rano mam humor. Zobaczymy, czy mama już... Nie, mama jeszcze nie. Mama jeszcze nie ready. Jeszcze kupię śmietankę 30 do kawy, bo generalnie nie piję kawy, ale w wyjątkowych okolicznościach, takich jak dzisiaj, są, występują, bo dzisiaj też mamy taki dzień, że Karolina realizuje swoje urodziny. Tak, miała je kilka dni temu, ale stwierdziliśmy, że wolimy jechać w ciągu tygodnia do Nowego Sącza, bo będzie mniej ludzi i wtedy ona będzie miała więcej przestrzeni na to, aby po prostu spełnić te swoje marzenia urodzinowe. No i właśnie jedną z takich marzeń urodzinowych będzie pewnie kawka z mężusiem, więc kupię już śmietankę 30, żeby była to kawa keto. Nie, po prostu ja lubię ze śmietanką 30. No, dobra, tak. Dobra, jedziemy do kasy, bo obsługa i ludzie na mnie już dziwnie patrzą, że nagrywam. No wiecie, jeszcze to nie jest tak popularne. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek będzie aż tak mocno popularne, że ktoś sobie chodzi po sklepie z kamerą, zwłaszcza o tej godzinie. I widziałem, że już tak spoglądają na mnie. Zaraz mi powiedzą, że nie można tutaj nagrywać. Dlaczego nie można tu nagrywać? Przecież ja nie robię nic złego. Dobra, mam chyba wszystko. Zjemy sobie z Karoliną jakieś śniadanie. A i co? No i co? Źle poszedłem, no oczywiście. Dobra, idę do tej kasy. O ja, ale kolejka. Przepraszam. A można zadzwonić po kogoś do kasy? Tak, zawsze jest w Biedronce. Zaraz, zawsze się denerwuję, jak już jest taka długa kolejka, to czekam, aż ktoś za mojego ramienia wykrzyknie. Przepraszam, a może pani zadzwonić po kogoś? Tak, i zawsze jest to dzwonienie i tak wszyscy czekają i tak nikt nie przychodzi. Kasiu, jestem Magdalena. 43,96 zł. Hejo. Pakujemy i jedziemy. Jeszcze wyciągniemy zakupki. O, dla mamy śniadanko, dla mnie. Tutaj wrzucimy to. Mamy pokażemy od razu, że coś kupiłem. To damy tu. Będzie super. Już, Luzia, już. Jedziemy. I mama. A. Mamo, kupiłem ci śniadanie, poczekaj. Kupiłem ci śniadanie. Kupiłeś mi śniadanie? Kiełbasę? Tak. Łapki kurze. Mamo, masz. Nie chcę. Nie chcę. A to dla ciebie szukałem tyle. Tak. Dobrze, to będzie rosół. Będzie rosół. Z pomocy. Dobrze. Dobra, zatrzymaliśmy się tutaj. Trzeba się zorganizować. Dzisiaj moje okienko żywieniowe
zostało przesunięte o godzinę, bo wstaliśmy wcześniej, jak wiecie. Ale jeszcze nie jestem taka głodna. Nie? Nawet, no. Okej. Okay. A ja jestem. Patrz, co kupiłem. Tak. Słuchajcie, ale za takie małe opakowanie 8 zł, no ale... No. Czego się nie robi dla keto? Nie no, to jest samo zdrowie. Oliweczki. Ej, ale to jest mój vlog. Co to jest? To jest mój vlog. Mój kanał. Idź na swój kanał. Twoje oliwki. Nie, dla nas wspólnie kupiłem na próbowanie, bo w Kauflandzie wyglądają w porządku. No. Jeśli będą dobre, to można by było próbować. Tylko widzę, że tu jest więcej sera niż oliwek. No właśnie, tak mi pani wpakowała, bo nie patrzyłem. Wiesz, akurat na Ruzie patrzyłem. Tak? Byłeś grzeczny? Byłem grzeczny, z tatusiem. No. Dobra, to jemy. Ja sobie zjem kabanoska, zjem sobie coś tam i jedziemy dalej. Jest pomysł, żeby do Kauflandu na kawę jechać. Bo wszędzie jest pozamykane. Wszystko jest pozamykane. Chociaż od 9 chyba będzie. No, ale podjedziemy sobie najwyżej tam do Kauflandu i tak musimy przeczekać jeszcze kilka godzin do następnego spotkania, więc generalnie musimy coś ze sobą zrobić. Ojejku. Ładny ten rynek w moim Sączu. Trzymaj, bo muszę Róża już. Dobra. Ta Róża teraz opowiada, jak było z tatą. Ale ponoć jest tak, no, że dziecko wybiera jednego rodzica, przy którym to jest na tyle swobodnie, że może wyrażać swoje emocje. O, widzisz? Pyszny? Pachnie obłędnie. Zobaczmy, jak smakuje. Ale ja już szłam i widziałam te bajgle, jak się mówi. No. Takie krakowskie. Aha, nie, obwarzanki. Obwarzanki, że myślę tak, o, to podejdę sobie kupić na śniadanie. I potem sobie myślę, o nie, przecież nie mogę. Dlatego stanęłam w miejscu i mówię, nie będę nigdzie chodzić, już pozostaję tutaj, żeby nic nie widzieć. Dobre. Daj jedną. Do ręki. Nie wolę zielone. Czyli to? Od razu pachną już jak oliwki. Tak, no, no, lepsze. Z bedry to jest porażka. Porażka. Ranko zjedzone, plan jest taki, że idziemy z portem do Kauflanda, bo widziałem, że tam jest kawka, a tutaj w okolicy wszystko jest zamknięte. Więc jedziemy do Kauflanda, no i trochę pochodzimy po Kauflandzie. Z tego wynika i przetestujemy silną wolę Karoliny. Dobra, jedźmy. Ciasteczko. Dziękuję bardzo. Oczywiście cukier. Cukier, ale my to odstawiamy. Ciasteczko też. Żona, dawaj tą śmietankę. 30. Mój kochany męż, drogi najwspanialszy. To ty ją kupiłeś i nie wiem, gdzie ją dałeś. Do torby. A. Która jest estetką kurtek. Teraz level januszostwa maksymalny. Dolewam śmietankę 30 do kawy. Nie, dlatego dolewam, że nie można kupić w kawiarni. Jakby była z taką bitą, czystą śmietanką, 30 kawka. No. To by było super, nie? No. W domu możemy sobie taką zrobić. Tak, no. Doleć też? No. No. Proszę bardzo. Jak kawy nie piję, to takie się napiję. W komentarzach ludzie pytali, czemu nie pijesz kawy kuloopornej. No. Jeszcze do tego trzeba byłoby jakiś olej wrzucić. Kokosowy tak, albo MTC. No. Ale jeszcze nie mam. Nie mam. Remont nas... Remont nas prześladuje. Masakra. Chcieliśmy, wiecie, odpocząć. A u nas w domu jest idealnie cicho, a tutaj jest idealnie głośno. Nie, no, nie chcieliśmy odpocząć, ale tak się śmieję. Remont nie chce się odczepić. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jak już piłem kawę, to ja słodziłem dwie takie saszetki. Jeszcze 2 tygodnie temu. Jak mi się zdarzyło wypić kawę,
to słodziłem takie dwie saszetki i takie ciasteczko to bym pierwsze zjadł. No, ja nie słodziłam, ale bym zjadła dwa ciastka na pewno. Jesteśmy na stacji kolejowej. Pociąg numer 4 podjeżdża pod peron numer 3. Jedziemy na dworzec? Pociąg nie, pojedźmy pociągiem na wiosnę. No to jedźmy się przyjechać, gdzieś mamy jeszcze 2 godziny. O, zróbmy to. Pojedźmy tam, gdzie mamy jechać pociągiem. Czemu to jest tak głośno? Już umieram. Strasznie, no. Za dużo świateł. Masakra. No cóż. Ale jest śmietanka 30. Hej, Luzia. Ona patrzy na auta. Kawka wypita, a w międzyczasie jeszcze praca. Dzieci śpią, dziecko śpi na rękach. Mi się podoba taki tekst. Przepraszam, bo ci wchodzę dzisiaj w tego vloga strasznie, będę główną gwiazdą. Mój. Ostatnio bracia Rodzeń, jeśli znacie, powiedzieli właśnie, że można tak pracować jak widzicie, że kawka, tutaj coś. Nie trzeba się odbijać kartą w zakładzie o 6 rano, żeby uznać to za pracę, bo oni też się odbijali, bo byli lekarzami takimi w przychodni, nie? Więc my też się nie odbijamy o 6 rano, ale jak widzieliście, wstaliśmy też wcześniej i też... Dokładnie. Ale staramy się każdą chwilę, którą mamy wolną, jakoś wykorzystać w sensowny sposób. Właśnie też rozmawialiśmy na temat filmów, różnych propozycji, które nadchodzą. Także mamy taki czas, żeby wypełnić naszą przestrzeń zawodową. Też, a przy okazji trochę porozmawiać o tym, jak się czujemy, co w nas tkwi, żeby wiecie, żebyśmy też mieli ze sobą relacje. A ja właśnie odpisuję na maile, na różne tematy, które pojawiają się i nie mam czasu, albo wieczorem już jestem tak przemęczony, że ledwo co zipię, więc właśnie teraz jest chwilka na to, a później idziemy dalej.